Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik. Już za chwilę w tym oto materiale chciałbym Wam wszystkim przybliżyć i opowiedzieć o mojej najbardziej ukochanej postaci z całej serii. I to dlaczego akurat Jimbę tak mocno wielbię. Także zostawcie subskrypcję, jeżeli podoba Ci się to co robię, oraz łapkę w górę. Wszystkie potrzebne linki w opisie, zatem zaczynamy. Morski Wyga, były członek Shichibukai, również były kapitan załogi Słonecznych Piratów, a także były podwładny Big Mom i obecny członek załogi Słomianego Kapelusza. Moja ulubiona postać w serii, ale o tym jednak później. Więc w taki mniej więcej sposób rysuje się historia członkostwa tej postaci. Jednakże jaki jest on sam? Prawie zawsze stoicki i opanowany. Zawsze najpierw myślący w przód, a potem działający. Widać u niego wieloletnie doświadczenie w branży pirackiej oraz obycie w życiu codziennym, jak i w tym, jak działa ten niezwykły, przerysowany świat Eiichiro Ody. Warto zauważyć na przełomie całej serii, że nigdy nie uciekł on od żadnej walki i nie boi się śmierci. Postawił swoje życie na szali czy to w obronie Białobrodego, czy to powiedzenie w twarz Big Mom, że chce odejść spod jej skrzydeł. Do tego jest maksymalnie honorowy i gotowy oddać życie w słusznej sprawie, jaką chociażby była obrona życia Luffy'ego na Marineford. Zaiste chyba najbardziej dostojna, stoicka i owiana honorem postać w całym One Piece. Zauważyć jeszcze należy, że Jimbe bardzo mocno wierzy w swoje przekonania, jak wcześniej wspomniałem, nawet za nie jest w stanie oddać życie, oraz ma bardzo mocno wypracowane poglądy. Nie znosi chociażby rasizmu wobec ryboludzi, albo przeprasza i widzi swoje błędy z przeszłości, jak na przykład gdy wyraża swoją skruchę przed nami w sprawie Arlonga. Ktoś mu może zarzucić, czy czasem nie jest zbyt lojalny. W końcu dużo razy w całej historii zmieniał frakcję, do której należał. Nic z tych rzeczy, jest on oddany swojemu przełożonemu i nawet i do śmierci. Tylko fabuła się tak potoczyła, że niestety musiał bądź chciał akurat na korzyść Luffy'ego zmienić barwy, w jakich występuje. Naprawdę prawdziwy piracki weteran. Jego relacja z Luffy'm to coś naprawdę wyjątkowego. Ona bardzo mocno wyróżnia się na tle reszty załogi. Zaczęła się ona od Impel Down i rozwinęła się na Marineford, ale to chyba wszyscy oglądający ten film wiedzą oraz widzieli, jak to mniej więcej wyglądało. Nie muszę chyba tego tłumaczyć. Skupmy się zatem na pierwszym przełomowym momencie dla tej dwójki, czyli pościg Akainu za Słomianym Kapeluszem. Jimbe z Ace'em w więzieniu rozmawiali trochę o Luffy'm i o szacunku. Ace chciałby po swojej śmierci Jimbe się zajął Luffy'm. Natomiast ryboludz stwierdził, że najpierw musi on zapracować na szacunek u niego. I wszystkimi swoimi wyczynami Słomiany podczas wojny na szczycie, które szokowały wszystkich, ten szacunek u Jimbe sobie zaskarbił. I w ten oto sposób Jimbe chciał oddać życie w obronie Luffy'ego przed użytkownikiem Logii Lawy. I to był pierwszy przełomowy moment między tą dwójką. Gdy ryboludz przysłonił swoim ciałem atak od Sakazukiego i prawdopodobnie uratował Luffy'emu życie, tracąc prawie własne. Nawet po leczeniu na statku Lawa, Jimbe już bardziej się przejmował swoim przyszłym kapitanem i jego bólem niż swoim. To już pokazuje, jak silna nić przeznaczenia oraz porozumienia ich połączyła. Drugi przełom to Wyspa Ryboludzi, gdzie po wszystkich bitwach oraz wydarzeniach ta dwójka przeszła wspólną transfuzję krwi, gdzie jednocześnie symbolicznie ich losy krzyżują się na zawsze, a zarazem to kończy w oczach mieszkańców Wyspy Ryboludzi erę strachu i uprzedzenia przed ludźmi, ponieważ wcześniej w ogólnej opinii społeczeństwa ludzie są z natury źli i przesiąknięci rasizmem, ale oczywiście z wyjątkami. Ta szczególna scena rozpoczęła inne spojrzenie na wszystko, zaczynając nowy rozdział w historii tej podwodnej wyspy. Nie bez powodu potem Luffy zapytał, czy kapitan piratów Słońca do niego dołączy. Oczywiście chęci są, ale trzeba wypełnić swoje zobowiązania do końca. Idealnie to pokazuje charakter mojej ulubionej postaci. I w ten oto sposób przechodzimy do przełomu trzeciego, czyli oddanie nalanego sake Big Mamie, czyli już swojemu byłemu kapitanowi i odejście do załogi Luffy'ego, potwierdzając tym samym zmianę załogi. Zarazem jest to kolejna symbolika u naszego ryboludzia. Wyraźnie widać, jak ważne są dla niego zasady i jak twardo się nich trzyma. Może jest w nim trochę za dużo tradycyjności, jednak mi to nie przeszkadza. Według mnie właśnie to idealnie nam pokazuje, jak potężna potrafi być jego siła woli oraz samodyscyplina. Można jak najbardziej brać z niego przykład w tej sprawie.
No ale wracajmy do jego relacji z Luffy'm. Dlaczego mówiłem o tych przełomach? Bo bardzo chciałem zwrócić waszą uwagę na to, iż jak przepotężna relacja wbrew pozorom ich połączyła. W końcu kto pomógł Luffy'emu się otrząsnąć po stracie Ace'a? Ano właśnie Jinbe. Nic się nie dzieje bez przyczyny ponoć i dla mnie tak jest w tym przypadku. Ogłada i stanowczość ryboludzia bardzo pomogły Słomkowi i nadały kształt ich relacji. Jinbe jest swego rodzaju wujkiem, dobrą radą, przysłowiowym ojcem załogi, złotą rączką, czy mentalnym dorosłym oparciem dla syna Dragona i reszty załogi. O sile Jinbe można wiele dyskutować, ale jedno nie ulega wątpliwości i mówi to nawet on sam, czyli w samej wodzie jest niepokonany. Ze wszystkich ryboludzi do tej pory w serii jeszcze nie było nikogo, kto by przewyższał naszego ryboludzia. Przykładami jego bardzo wysokiej siły są chociażby blokada ataku Akainu, gdzie był w stanie przetrzymać choć na chwilę atak czystą lawą, oraz to, gdzie przyblokował atak Big Mom i następnie przy użyciu ataku Vagabond Drill wypchnął ją ze statku. Cóż, to chyba był jego najsilniejszy atak, a sam Imperator został co najwyżej powalony z nóg, co i tak jest ogromnym sukcesem, patrząc na to, że Luffy w trybie czwartym został zdjęty na jedno praktycznie uderzenie i nie był większym wyzwaniem na tamten moment dla starej torby. Jinbe często według mnie jest mocno niedoceniany i stawiany obok Sanjiego lub nawet niżej od niego w power levelu, a o konkurowaniu z Zoro już nawet nie ma co mówić. Moim zdaniem bardzo niesłusznie. Dla mnie nie ma podstaw, by tak zakładać. Do tej pory w serii nie pojawiły się żadne argumenty, by tak sądzić. Ryboludź złożył m.in. Morien Nahita, gdzie reszta załogi przed tym skipem praktycznie cała z nim walczyła, żeby go pokonać, albo wygrał walkę z Hui z Hu, który ma argumenty na zostanie kolejną katastrofą u Kaido, a mimo tego wygrał i nadal może kontynuować swój udział w wojnie na Onigashimie. Także mimo iż jego konkretnego power levelu nie znamy, to śmiało można założyć, że jest na poziomie topowego oficera Yonko i nie odstaje w żaden sposób od Zoro czy Sanjiego. I mimo swojego już późnego wieku, nadal może się rozwinąć. Jak wszyscy wiemy i jak sam Oda mówił, w jego świecie postaci w kwiecie wieku nadal mogą się spokojnie rozwijać, więc nie lekceważmy sternika słomianych kapeluszy. Cóż mogę jeszcze dodać? Według mnie każdy powinien lubić tę postać, aczkolwiek wiem, iż lubienie czy nielubienie kogoś jest subiektywne. Mówiłem wam na początku filmu, że wyjaśnię, dlaczego go tak mocno darzę sympatią, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Generalnie kocham go za wszystko, co robi i jaki jest. Dla mnie nie ma w nim nic takiego, czego by nie lubić bądź nie trawić. Idealnie rozpisana postać, która swoim kontrastem na pierwszy rzut oka może nie pasować do zwariowanej załogi słomianego kapelusza, ale właśnie ten kontrast czyni ją wyjątkową i powoduje, że właśnie do niej pasuje wręcz idealnie. Podsumowując, jest to kręgosłup doświadczenia i odpowiedzialności, jaka ta załoga moim zdaniem potrzebowała, a zarazem jest na tyle świeży, iż potencjał gagowy polegający na zrozumieniu, jak działa załoga, jest ogromny. Nie zrobiłem właśnie z tego powodu osobnego punktu zarzucającego mu, że nie pasuje do Luffy'ego i jego kompanii, bo można na to odpowiedzieć w prostych żołnierskich słowach. Zresztą już o tym przed chwilą mówiłem, bo nie pasuje, dlatego pasuje. Wiem, dziwnie to brzmi, aczkolwiek taka jest prawda. Każdy z członków coś wnosi do załogi i ją zmienia. Z Jinbe jest to samo. A jakby miała dołączyć kolejna wesoła oraz zwariowana postać, to by za dużo to nic nie dało. Dlatego tutaj wszystko układa się jak puzzle, czyli w całość. Natomiast sam Jinbuś, mam nadzieję, został przeze mnie rzetelnie dla was przedstawiony i może niechętnych do niego przekonałem, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Także ja byłem Kapelusznik, zostawcie subskrypcję z dzwonem, jeśli ci się spodobał odcinek, oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.